Paryż to, to nie jest przejście. Znaczy było kiedyś. To był taki mały ruch graniczny, tak, uproszony ruch graniczny. I ono zostało tam chyba razem z wprowadzeniem unijnych. Tak, tak. Zweryfikowane. Tak, tak, tak. To miało być po polskiej i po ukraińskiej stronie. No i wszystko było cace, wszystko mieliśmy zgody, pozwolenia. Ale jak przyjechaliśmy, to gleba była zaorana po prostu. Tutaj miało nie być orane. No i zaraz. Mamy problem, bo oni nam tam zaorali. A z całym tym rysunkiem będziemy musieli się przenieść tutaj. Dwie ryby? Dwie ryby. A, dwie ryby ty. Tu. Tak. Dobra. No chodzi tylko o to, że jest pas, droga. To jest nasze reszta. Święta. Reszta panów i rolnika. Okej. Okay. Słoneczniki będą rosły, czy co? Nie, no zmieniłem te słoneczniki, bo mogłem się nie wyrobić z wegetacją, bo myślałem o takiej roślinie, która nazywa się facelia. Taka roślina wielodajna, butelkowa, używana przez pszczelarzy, jest bardzo nektarodajna. No i tam nie będzie kolidować z tym zbożem, myślę. Chyba tam na placówce pouczyli, żeby tutaj nie wchodzić na ten pas. No w miarę możliwości, no gdzieś tam musimy przejść, bo tam czy coś takiego, także będziemy się starać, żeby... Ale nie chodzi mi na ten zaorany. A tak, nie, no to oczywiście. Fajnie by było, jakby zaatakował, nie? Dobry! Przy nas nikt nie przechodzi. To dobrze. Panowie są na straży. Ja jeszcze skontroluję. Warunki sprzyjające na opalanie się. Tak. Ale to coś Sadona ma być? Tak. Słoneczniki, tak? Nie. Nie? Tym razem jakieś tam inne paszkudy. A platforma? To do czego? Do obserwacji? Do dokumentacji. Aha, żeby zrobić, bo tak z góry, nie? Żeby wszystko było widać. Żeby widać, co robimy, nie? Ciekawe, czy tam będzie 30, wiesz? A mam wątpliwości, że misternie tkany plan. Teraz musimy z kiełbaskami tam polecieć. Tutaj. Pan wyciąga tego kija. Proszę bardzo, proszę pana. Puszczaj się. I to tu. I później tam jeszcze 10 metrów i z tą ością. To jest lot. No jest kosmicznie. Pan
amerykańsku nazywa się Road Runner. I on się ściga z samochodami. Jedna scena to była typowo filmowa, wiesz, jak się idziemy tam jakoś na kolację, patrzymy, leży koleżka w takim zielsku, wracamy z kolacji, leży koleżka, ale już jest tak ze 3 metry wygniecione w tego zielska. Później idziemy na śniadanie, jest taki zajebisty, wygnieciony plac i po środku leży czapka. Spokojne sny miał. No. Wygniot, wiesz, z 15 metrów kwadratowych. A tu mieszkałem na górce, to jest mleczarnia była taki ten, w tych czatorach. Jest. No i to obezwładniające stwierdzenie zawsze, że nic się nie opłaca. Cały dzień siedzą, patrzą w płot, deliberują. Ale to wiesz, ma coś, to w sobie coś z buddyzmu. No, ale wiesz, tam to jest programowo, a tutaj to jest nihilizm. Albo nas zamkną, albo puszczą. Dzień dobry. Państwo? Rusztowania i takie rzeczy do montowania, sznurek, scratch. Aha, czyli nic do urzędu celnego. Nie. Dobra, na prawą stronę. Dobra. Zobaczymy, co nam tu wyświetli. Wyżej, dużo wyżej, Zamość sobie znać, Chrubieszów. Wariasz. Aha, tutaj. Na Lwów jedziemy. No na Lwów. Widziałem taką wystawę, Piotr Wysocki pokazywał film z granicy. No tak ładnie pokazał, wiesz, jak upokarzająca jest jeszcze ta granica. Hmm. Z pieskiem. Od papierka zaczynamy. Dajemy panu papierek, czy to? Sru. Reszta jest milczenie. Przepraszam, do Waręża. Wariasz. Do Wariarza. Wiama i Letta, tak? Dobrze. No. Brawo. Rzeka. O, ładnie. Bardzo piękne było. Wydaje mi się, że to nie jest dobra droga. Że nie jest, ale można tam wrócić. Tak, tak. Ale wylądujemy w polu. No jak ksiądz uważa? Przecież to wieś jest. O, tam ktoś pomsta. No. A to jest ten słynny Rasputin. Aha. O? Tak. To pan jest wójta. Pan wójta. Byliśmy tam w Koroteszczach, tam już połowę tego obrazu, przy granicy. No i teraz jakby chcemy drugą tą połowę jakby zrobić po waszej stronie. Duże obrazy, to jest 10 hektarów. Rosną rośliny, to się cały czas zmienia, później robimy zdjęcia samolotu i chyba tak za 3 razy co miesiąc tym samolotem. Będziemy latać i... A będę pytanie się jeło sposób na forutowanie ukraińskich prekordonek i naszych inżynieralnych zagrożeń. Tam nie ma tych słupów i drutów, tylko jest ten pas ordy. Jasne. Znaczy, тоді ми визначаємося на тому, що в нас перед пасом орди ще є загрожений паркан. Його ви не фотографуєте і наші прикордонники не фотографують. Окей. І то є якісь 200 метрів.
100 метрів з однієї сторони, 100 метрів з другої. Я зрозумів. Це наразі кулак. Ну, всі зрозуміли. Я зараз мам шестки. Це дуже приємно, дуже добре. Ну, то чешимося. Obserwacje, bo mamy, wiesz, tamtą stronę. Zrobimy jakby taki ten szkic. No. Szkic. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. No właśnie to jest takie pole. No. Które daje duże możliwości. Możliwości właśnie do działań takich artystycznych bardziej. No. Takich, ja bym powiedział, no... Taki obraz. Specjalny. No. Cała ta historia, no... Staramy się tutaj zrobić jakiś reportaż z tego. To będzie jakaś opowieść o zmiękczaniu tej granicy. No. Patrzysz, stoisz koło swojej chaty, patrzysz, widzisz swoją chatę, nie? No. Ale w przód do niej dojść, musisz objechać, bo tutaj przejście zakryte. Ci w Warszawie czy w Kijowie, no to też patrzą się tak, że no tam przy tej granicy to mieszka jakieś w ogóle patologiczne tylko środowisko, którzy myślą o tym, żeby, nie wiem, tam się pobić albo coś takiego. Natomiast no, wojewodowie myślą w taki sposób, jak ciężko jest na granicy, to nie trzeba tam jeździć, siedzieć w Lublinie, albo jeździć tylko do Warszawy. I tam. No tak, ale z pewnymi rzeczami można się zmierzyć. No, i oby wasze działania, to... i ja to wierzę, jestem mocno przekonany i wam wdzięczny, troszkę te absurdy jakby obnażają. Neobarok. Ale 95-96 rok. Ale spalił się dach, co? Tak, wszystko. O tak były, dach był, blachy nie było, zatykało to wszystko i to poszło do nizu. Tak jak to ostrożnie, bo to też tu może pójść do nizu.
Mogliście mnie wziąć ze sobą tutaj. No, to śmiało, to przecież no, śmiało, nie jest daleko. Śmiało. Jak się dobrze rozpędzi, to... Tylko kiedy się do nas wybieracie? Pewnie pojawimy się gdzieś za miesiąc, jak już wykiełkuje no, to wszystko wyrośnie. To ja stanę tym traktorem tutaj. Zgłosić. Powiem szczerze, że to wcale nie jest głupi pomysł, bo to daje wtedy skalę. No właśnie, no. Bo tak to jak jest zdjęcie i nie ma odniesienia... Odniesienia do tego. Do tego, to nie wiadomo jakie to jest wielkie, nie? To kiwnijcie tam. To zamachamy skrzydłami coś albo tamtego. Albo rzućcie tam coś. No. Ale gdzieś tam tylko nie bombę. Zdrowia! Zdrowia! Już trochę kiełkuje, może tam pan sprawdzić jeszcze. Kiełki ostatnio szkodzą. Ale to niemieckie, a to nasze. Są tak miododajne, że dla pożywka, dla pszczół i to już im wystarczy. Mój ojciec siał facelię, bo właśnie jest pszczelarzem. Zaraz okaże, czy nie ma problemu. Dobry. Obrońca granic. My się wzajemnie fotografujemy. Możemy zdradzać tajemnicę państwową. Ale rozmowa jest kontrolowana. Jak będziecie po naszej stronie, to zapraszamy na kawę. Dobrze. Tą przysłowiową. A jeszcze się coś do kawy znajdzie. Dobrze. No. Dobrze. Ой, через поле, да широкие есть. А кеды? Дисней. А с самолетом? Okay.
Wiarę!